Druga część rozmowy przy oknie. Przypomnę, gościem naszym jest dr Krystyna Sworczyk, ekolożka. Samochody elektryczne, bardzo modne. Światowe koncerny motoryzacyjne coraz śmielej wprowadzają na rynek pojazdy napędzane nie ropą, nie benzyną, a prądem. No ale w przypadku Polski prąd produkowany jest w oparciu o węgiel. Cóż mi z tego, że ja będę miał samochód elektryczny pod domem, jak za oknem widzę elektrownię Opole, która produkuje prąd na bazie właśnie węgla. Tak, ale można powiedzieć, że zanieczyszczenia produkowane przez elektrownię Opole są wychwytywane w filtrach elektrycznych, prawda? I te zanieczyszczenia, nad tymi zanieczyszczeniami panujemy, jest to zorganizowane źródło emisji. Natomiast samochód, który się porusza po ulicach Opola i działa na paliwo płynne, niestety takich możliwości nie ma. To znaczy nie panujemy nad źródłem, które się przemieszcza z miejsca na miejsce. A stan tej instalacji w samochodzie bywa bardzo różny. Właśnie. I proszę zobaczyć, że emisja jest liniowa. Nie możemy tutaj zadziałać tak jak w przypadku źródła punktowego. I to jest ta różnica, że samochód bezpośrednio oddziałuje na nasze zdrowie i na stan powietrza w mieście, natomiast źródło, które jest punktowe, nie. Czyli dobry to jest kierunek, tak? To oczywiście, że tak. Polski. Generalnie dobry. Tylko że tutaj pan redaktor poruszył ważny problem energii pozyskiwanej z węgla. Niedawno rozmawialiśmy o ustawie, która ma działać przeciwko suszy i zarówno jeden problem, jak i drugi wiążą się ze sobą. Elektrownie działają na węgiel, węgiel trzeba wydobywać. Na przykład węgiel brunatny daje bardzo dużo zanieczyszczeń, a jednocześnie węgiel brunatny jest wydobywany w taki sposób, że daje duży lej depresji i osusza teren. Musimy odejść od węgla. No więc moje pytanie następujące brzmi, czy pani zdaniem jest szansa, żeby Polska odeszła od węgla? Polski oddział Greenpeace'u twierdzi, że w 2035 roku moglibyśmy się pozbyć tego węgla jako źródła napędowego energii. Ale rząd już dzisiaj musiałby przedstawić program. Tymczasem rząd woli dotować górnictwo niż nad takim programem posiedzieć. Oczywiście, bo rząd patrzy na to z punktu widzenia politycznego, to raz, i z punktu widzenia społecznego. To są problemy, które również się ze sobą wiąże. Bardzo trudno nagle zamknąć kopalnię i powiedzieć ludziom, że niestety, ale można przedstawić program i na ten program czekamy. Na 10-15 lat wcześniej, prawda, i systematycznie rozwiązywać te problemy. Oczywiście. Ale ten nawet problem polityczny, o którym pani wspomniała, on się też w którym momencie zawali, dlatego że za tym się kryją pieniądze. A podobno jest bardzo duże napięcie między rządem a polską grupą górniczą. Ale panie redaktorze, biologia robi swoje. Wtedy, kiedy on się zawali, za lat może kilka, może kilkanaście, no to tej ekipy już nie będzie. Będzie inna ekipa, która zostanie z takim gorącym ziemniaczkiem. I dlatego teraz trzeba o tym myśleć. I jest to bardzo pilny problem. Zresztą nie wiemy o tym od dziś. To o tym się mówi tyle lat i praktycznie sytuacja pozostanie bez zmian. Pani doktor, a jak pani ocenia kwestię czystości powietrza w Opolu, na Opolszczyźnie? Przypomina pani sobie czasy, kiedy cementownie dymiły, taka cementownia Odra. Mieszkańcy Chabrów dzwonili, alarmowali, że samochody pokryte białym pyłem, kredens, meble. No, dzisiaj już chyba tego nie ma. Są przypadki, ale myślę, że to są przypadki awaryjne. A rzeczywiście cementownia nasza działa na zasadzie układu technologicznego zamkniętego i to jest całkiem inna sprawa niż wtedy, kiedy część cementu po prostu wydostawała się na zewnątrz. Czyli co, czystszym powietrzem teraz oddychamy? Generalnie nie mogę powiedzieć, że czystszym, ponieważ zmieniła się struktura zanieczyszczeń. W owym czasie, kiedy działała ta źle działająca dla nas cementownia, robiliśmy badania opadu pyłu.
I to było główne kryterium dla takich miast jak Opole. Natomiast dzisiaj mamy inne metody. Mamy metody mierzące pył w powietrzu, PM10, PM2,5. Drogą laserową, tak? Nie tylko, grawimetryczną. Na przykład ten referencyjny punkt pomiaru pyłów, który jest na ulicy Koszyka, działa metodą grawimetryczną. To jest z grubsza rzecz biorąc metoda wagowa. I mierzymy też inne zanieczyszczenia, których dawniej no, nie mierzyliśmy. Są to podstawowe pomiary, na przykład tlenków azotu, ozonu, dwutlenku siarki, no i cała gama innych związków, które dotyczą danej miejscowości. Na przykład benzen w Kędzierzynie Koźlu, prawda? No i to jest nieporównywalne, aczkolwiek nigdy bym nie powiedziała, że powietrze w Opolu jest zdrowe. Świadczą o tym przekroczenia liczby dni, które są dopuszczalne jako dni z przekroczeniem na przykład zapylenia pyłem PM10. No i niestety te 35 dni, które prawo przewiduje, notorycznie jest u nas przekraczane. Chce pani doktor powiedzieć, że nigdy nie może być tak dobrze, żeby nie było jeszcze lepiej. Ależ oczywiście i czekamy na to lepiej, bo sprawą ewidentną jest, że szereg działań można załatwić prawie bezkosztowo w obrębie naszej wspólnoty, naszej gminy. Natomiast oczywiście, że pierwszą sprawą jest wymiana tych starych kopciuchów na nowe piece albo na systemy ogrzewania. Przede wszystkim system ogrzewania z ECO, prawda? Tak, tak. Czyli ten program Kawka był taki kilka lat temu. Był Kawka, no właśnie, teraz jest czyste powietrze. No i to jest pierwsza sprawa, ale pytanie, czy my w ogóle wiemy, ile jest tych kopciuchów, nie tylko w mieście, ale w tych przyłączonych do miasta miejscowościach. No, są programy wspierające, pomagające ludziom, żeby taniej dokonali tej wymiany, więc idzie, wydaje mi się, ku lepszemu. No idzie ku lepszemu, bo coś się robi, ale nie tak, jakbyśmy chcieli. To jest ciągle takie pasywne działanie, to znaczy czekamy na to, żeby ludzie sami się zgłaszali na przykład po dotacje do wymiany pieców, natomiast to ja widzę zupełnie inaczej. My w tej chwili wiemy na przykład, gdzie, w jakiej dzielnicy są takie punkty zapalne, my to nazywamy hotspoty, czyli to jest na ogół kilka kominów, które permanentnie dymią i zatruwają ludziom powietrze i życie, prawda? I do tych ludzi trzeba byłoby dotrzeć i sposobami zmusić ich, przepraszam, są metody prawne do tego, żeby oni zmienili sobie ogrzewanie, bo po prostu to jest trucie okolicy, trucie nas. To jest odbieranie nam zdrowia. Doktor, no ale to trzeba czynnych działań, nie pasywnych. Doktor Krystyna Słodczyk, ekolożka, była gościem Rozmowy przy oknie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A za tydzień, proszę Państwa, próba odpowiedzi na pytanie, czy Polak wciąż musi być mądry po szkodzie. Ukochany wnuczek jest w tarapatach, kochająca go babcia zbiera oszczędności całego życia, w torebce foliowej przekazuje. Okazuje się, że to nie żaden wnuczek, nie żadne tarapaty, a po prostu zwykły oszust. Takie przypadki niestety wcale nie są przypadkowe. Polecam i zapraszam do zobaczenia za tydzień.